Na wapienne śródleśne murawy skąpane w słońcu na stromych zboczach to siedliska setek gatunków roślin. Niemal nieograniczony dostęp do światła to wielka zaleta tych miejsc, ale w życiu wszystko ma swoją cenę. Płytkie gleby łatwo ulegają przesuszeniu. Większość roślin żyje w pośpiechu, aby zakwitnąć i wydać nasiona najwcześniej jak to możliwe. Pośpiech jest uzasadniony. Chodzi bowiem o to, aby zdążyć przed palącym lipcowym i sierpniowym wysuszającym słońcem. Gatunkiem, który idealnie przystosował się do tych warunków życia, jest należący do rodziny storczykowatych pruszczyk rdzawo-czerwony. Z rośliną tą mam osobiste skojarzenia, ponieważ często towarzyszy mi podczas moich wspinaczek, rosnąc na półkach skalnych, czy to w Dolinie Kudziurze, czy na Jaronicy. W Tatrach kruszczyk rdzawo-czerwony występuje bardzo licznie. Roślina ta posiada efektowne, purpurowe kwiaty o zapachu wanilii. Kolor, zapach i występowanie w miejscach odsłoniętych mają na celu oczywiście zwabienie owadów. Kruszczyki rdzawo-czerwone są w tym bardzo skuteczne, bo do samozapylenia dochodzi rzadziej niż u jego kuzynów. Ulubionymi towarzyszami życia kruszczyków są czmiele, co wychodzi im na dobre, bo to owady pracowite jak żadne inne. Dziękuję bardzo za uwagę.